przybyły się do naszej szkoły. Was nauczyciele i was uczniowie, którzy będziecie się zmagać z pytaniami drugiego etapu konkursu Tour Polandeskunde, wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego. Dziękuję wszystkim za podjęcie próby przygotowań do konkursu. Życzę wam, drodzy uczniowie, powodzenia. Dzisiaj będziecie mieć do wyboru pytania za 1, 2 lub 3 punkty. I to od was zależy, jaką strategię obierzecie. Do dyspozycji macie po 40 pytań za 1 punkt, 2 lub 3. Te za 1 punkt są sformułowane po polsku. Pytania za 2 i 3 punkty po niemiecku. Pomyślałam z koleżanką, że każda drużyna odpowie na 10 pytań, a jeśli nie zdołamy wyłonić zwycięzcy, odbędzie się dogrywka. Jeszcze raz życzę wam sukcesu. Przedstawić nasze panie, które są specjalistami germanistkami. Panią Monikę Bożym, panią Karinę Zalewską i panią Annę Zawło. Witam bardzo serdecznie wszystkich nauczycieli opiekunów, no i gratuluję tak wspaniałych uczniów, że dostali się do drugiego etapu. Życzę wszystkim szczęścia. Czy Niemcy to raczej kraj rolniczy czy przemysłowy? 30 sekund. Przemysłowy. Można odpowiedzieć wcześniej. Jeżeli tak, to poprosimy o odpowiedź. Kraj przemysłowy, czyli przyznajemy grupie jeden punkt. Grupa druga. Grupa druga, poprosimy. Za ile punktów? Za 2 punkty. Pytanie numer? 10. Numer 10. Stuttgart ist die Hauptstadt von welchem Bundesland? Baden-Württemberg. Poprosimy o odpowiedź. Stuttgart ist die Hauptstadt von Baden-Württemberg. Przyznajemy. Z jakiego materiału uszyte są tradycyjne rolarskie spodnie męskie? Ten już czas minął. Poprosimy o odpowiedź. Spodnie są uszyte ze skóry. Grupa czwarta. Poprosimy do pytania. Numer pierwszy za 1 punkt. Prosimy numer pierwszy za 1 punkt. Czy Niemcy graniczą ze Słowacją? Odpowiedź brzmi nie. Nie, oczywiście. Prawidłowa odpowiedź. 1. Grupa piąta. Również poprosimy za pytanie za 1 punkt. I numer pytania? 4. Czy firma Grundig produkuje telewizory?